Gdańsku operatorzy kroniki nakręcali te zdjęcia w kilka dni po tragicznych wydarzeniach. Widać jeszcze ślady. Rozbite okna wystawowe, prowizorycznie zaszklone sklepy, zniszczone kioski, spalone budynki. Poruszenie wśród klasy robotniczej na Wybrzeżu wykorzystane zostało przez męty, które czekają na okazję. Doszło do rabunków, aktów wandalizmu, mordów. Zginęli ludzie. Przeniesienie dyskusji na ulicę stworzyło napięcia i trudności. Wojsko strzeże gmachów publicznych, poczty, węzłów kolejowych i portu. Patrole milicji i robotników oraz patrole wojskowe na ulicach Trójmiasta. Trudno dobierać słowa, by wyrazić ból i żal z powodu tragicznych wydarzeń. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek powiedział, że naród otrzyma pełną i prawdziwą odpowiedź na stawiane pytania. Choinki zwiastują zbliżanie się świąt, trudniejszych niż się spodziewaliśmy. Janek Wiśniewski, pan Janek Wiśniewski.